Cześć, tu Kinga z kanału Eko Kreatywna. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj na wielkim holu lumpeksowym będą ogromne zakupy, słuchajcie, z ciuchów, bo ostatnio chodzę na nowe dostawy, takie jesienne dostawy towaru, całkowitą wymianę do ciuchów w Kraków, do różnych sklepów. Byłam już w kilku. Ostatnio widzieliście z Lili Venedis Hall, taki trochę mniejszy, ale tym razem byłam na ulicy Elsnera w Krakowie. To jest w pobliżu IKEA, w północnej części Krakowa. I naprawdę kupiłam tak dużo rzeczy, naprawdę będą przepiękne rzeczy. Będą rzeczy z super składami, z kaszmiru, z wełny, z moheru, z merino. Piękne sukienki, w ogóle też przepiękne buty, bardzo modne. Także już Was zapraszam, się bardzo cieszę na ten haul. Na samym końcu filmiku zaproszę Was też na rozdanie, zapowiedź rozdania. Myślę, że też całkiem fajne rozdanie, także doczekajcie do końca. I oczywiście bardzo Was proszę o polubienie tego filmu. Każdy taki film to jest dla mnie bardzo dużo pracy, bo oczywiście z przyjemnością to robię, ale wiecie, no jednak jest to praca, dużo stylizacji, to wszystkie te rzeczy trzeba wyprasować, wyprać, przygotować, także będę bardzo wdzięczna. Oczywiście zasubskrybujcie koniecznie kanał, jeśli Wam się ta treść podoba. No i oczywiście, jak to u mnie na kanale, będziecie mogli tym razem nawet większość tych rzeczy u mnie zakupić albo na Vinted, albo bezpośrednio, także lecimy. Tradycyjnie zacznę od akcesoriów, a tym razem są to buty. I to buty dokładnie tej samej firmy, obie pary. Przepiękne i nowe buty, bardzo modne. Zobaczcie, najmodniejsze w tych sezonach ostatnich, takie właśnie kitten heels z czubkami. Jak widzicie, są to buty nowe, całe ze skóry, nawet podeszwy. Marka Elka Bennett i naprawdę są przepiękne. To jest wszystko zamszowa skórka, delikatna w środku też. Buciki są na rozmiar 39. Przepiękne. W jednej stylizacji w tych butach się Wam pokażę. Nowe, słuchajcie, buty. To naprawdę bardzo, bardzo piękne, urocze i na pewno są wygodne, bo tego rodzaju obcas, o ile jest nieco chybotliwy, w sensie, no, nie każdy lubi po prostu obcasy, jak każdy obcas będzie nie to samo co w płaskich, ale jest to niewielki obcasik, a już nadaje nodze takiego kształtu, kształtuje lekko łydkę i będzie to wyglądało już na przykład do sukienek, do spódnic midi całkiem inaczej niż but płaski. Także przepiękne buty. A drugie też są na małym obcasie. Ten obcas jest być może nieco wyższy, czekajcie, sprawdzimy to. Ale wiecie co? W zasadzie nie. One są praktycznie na takim samym obcasie, to tylko jest takie złudzenie. No i te buty są w rozmiarze 40 i też jest to wszystko skóra, łącznie z podeszwą. A tutaj to, co widzicie, to nie jest zniszczone, tylko tutaj to czarne, to jest jeszcze folia taka od nowości, więc te buty są naprawdę w idealnym stanie. Tu są nalepki. Wszystko skóra. Środek, wierzch, podeszwa, skóra. Patrzcie, jaki piękny design. Też jest to bordo. Stan bucików jest idealny i no przyznajcie sami, że nie dość, że kolor sezonu, to jeszcze te ozdoby są przepiękne, są takie designerskie, wyglądają jak takie właśnie nowoczesne klejnoty, nowoczesne bardzo są te ozdoby, bardzo mi się podobają, no i oczywiście żadne z nich nie są w moim rozmiarze. 39 oraz 40, także zapraszam Was do kontaktu na modaekokreatywna@gmail.com, jeśli coś z tego Wam wpadnie w oko. Niektóre rzeczy może zatrzymam sobie, ale jeżeli ktoś będzie bardzo, bardzo chciał coś, to zawsze piszcie, bo no bo ja też sporo rzeczy kupuję, więc czasem nawet coś, co mi się bardzo podoba, decyduję się odsprzedać, ale tymczasem zacznę od sukienki, która absolutnie nie może być dla mnie, bo jest w rozmiarze LXL. Jest to piękna sukienka marki Boden, więc super marki w ogóle. Jest ona, słuchajcie, w rozmiarze, raczej to jest XL-ka. Jest to wiskoza, jest to sukienka maxi i zobaczcie na ten kolor po prostu. Jest przepięknie wykonana. Tutaj ma takie wiązanie. Ona jest różowa i
z guziczkami tutaj w tym panelu krytym. I w takim pięknym malinowo-czerwonym kolorze ma te ozdoby. No jest śliczna. Wiecie co? Oczywiście, że zmierzyłam ją mimo tego rozmiaru. Jest pasek, więc talię się da zrobić. No nie da się oszukać tego, że jest na mnie za duża i w ramionach, i w rękawach. Wszędzie jest na mnie po prostu za duża. Jesteś dość długa na mnie. Tutaj mi wychodzi, tam mi wychodzi, ale do czerwonych lakierków, takich właśnie w takim lekko malinowym odcieniu, no i do torebki, myślę, że fajnie wygląda. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, oczywiście dajcie znać. Według mnie sukienka jest piękna. Idealna na jesień po prostu do jakiejś marynarki, czy to różowej, czy czerwonej, czy może to być też ramoneska czarna, cokolwiek, co tutaj fajnie Wam spasuje. Ale no, kolory są przepiękne. Jeżeli macie na przykład czerwoną kurtkę albo bordową, to już w ogóle będzie szok do tego. No i wydaje mi się, że jest to mega zakup. Bardzo dobra jakość, pięknie uszyta rzecz. Także zapraszam osoby o takim rozmiarze jak najbardziej. I słuchajcie, lecimy dalej. Pokażę Wam teraz dwie rzeczy, które są z lnu. Takie jeszcze bardziej letnie. Tutaj jest bardzo fajna bluzka, która ma małą dziurkę na rękawie, dlatego myślę, że zostawię sobie ją, bo ja sobie tą oczywiście dziurkę zaszyję. To nie będzie praktycznie w ogóle widać, bo to będzie tylko taka mikrokreseczka w identycznym kolorze. Natomiast bluzka jest bardzo nowoczesna i ma piękny kolor, taki beżowo-różowy. Tutaj ma takie lekko jaśniejsze, bardziej transparentne rękawy. Tutaj jest taka dziureczka, ale ta dziureczka zostanie przeze mnie naprawiona. Jest to marka Wrap. Designed in London, naprawdę super jakość i taka bardzo nowoczesna rzecz. Ja to mierzę włożone do środka, do ubrania, także zobaczycie to do spodni, po prostu elegancko, z paskiem brązowym i z pasującymi dodatkami wystylizowane. Myślę, że to super wygląda i z torbą jakąś taką też w kolorystyce pasującej. Druga rzecz jest też właśnie z lnu i to jest też jakaś fajna bardzo marka, chociaż tutaj ktoś, kto oddawał pewnie ze sklepu rzecz, zamalował tą markę, ale jest w środku napis i już Wam powiem, jest to Poetry, fajna, bardzo fajna firma, jest to L-ka, XL-ka, 100% len, jak mówię, więc jest to prześliczny kardigan, taki właśnie w stylu old money, jest on zapinany, ma taki guzik tutaj, pokażę Wam, jak to wygląda, u góry tylko jest takie zapięcie, to jest coś w rodzaju takiej narzutki eleganckiej, bardzo ładna kolorystyka. Tutaj jest taki guziczek i to się zapina na pęteleczkę, ale nie będę tego całego zapinać, a tutaj jest dalej zatrzask, więc na wierzchu niewiele widać, po prostu jest to tylko tak zapięte. W ten sposób to wygląda, też śliczny kolor, idealnie w sumie pasuje do tamtego, ale to jest coś pięknego na lato, jako taki właśnie elegancki sweterek do białych rzeczy, do rzeczy tak, w takim stylu właśnie w paski. Super, piękna rzecz. Zobaczcie, jakie to jest śliczne. I jakość, wow, jest mega. I firma, i jakość super, no i super, że 100% len. Do białej sukienki na przykład, perfekt. Albo do lnianych spodni białych, do spódnicy lnianej. Wow. No i to jest większe, więc sobie tego nie zatrzymam, bo naprawdę jest to za duże, ja tam to mierzę, to może tak, wiecie, to zwisa, więc tak nie widać. Ale ja czuję, że to jest jednak za duże, bo jest to wszędzie trochę dla mnie za obszerne i efekt jest taki, że w końcu takie rzeczy spadają nam. Także ten sweterek sobie raczej zostawię, no bo też z dziurą pewnie nikt go nie kupi. Oprócz mnie, bo mi to nie przeszkadza, po raz szyciu będzie super idealnie wyglądać. Ale kolor jest prawie identyczny. Że w sumie mógłby być komplet, no gdyby nie to, że właśnie tam jest mała wada. Właśnie dużo mam dzisiaj w tym kolorze. Tu mam sukienkę, która jest z wiskozy marki Parisian. No mi się wydaje, że to jest taka po prostu popularna jakaś modowa marka. Bardzo fajne wzory, takie trochę hinduskie mam. Bardzo ładna kolorystyka i to jest sukienka, która według mnie super pasuje do kowbojek, właśnie do kowbojek, do jakiegoś fajnego kardigana albo do kurtki skórzanej. Ja Wam tutaj mierzę po prostu tą sukienkę do takich butów kowbojkowych, jeszcze bez rajstop, bo wiecie, co za ciepło na razie jeszcze, ale spokojnie właśnie, czy kabaretki, czy jakieś rajstopy w jednym z tych kolorów, takim rudo-beżowo-brązowym byłyby spoko.
No i mierzę Wam też do mojej takiej bomberki. Bomberki były hitowe. Do tej bomberki z Medicine, takiej pięknej z Botticelli z tyłu. Kolorystyka super pasuje, więc fajnie. Bardzo mi się podobają kolory. Uważam, że są super po prostu. Świetne i jak to będzie super wyglądało do właśnie kowbojek i kurtki. Wow. Na jesień super rzecz. Przełom lata, jesieni, ale też można to w zimie właśnie do kardigana nosić jak najbardziej. No i tak, teraz pokażę Wam sweterek, który zmierzyłam do takich moich spodni od bardzo dobrej marki premium ze 100% wełny. To są takie kuloty, bardzo zresztą, bardzo piękne, w pięknym kolorze. I do tego właśnie zmierzyłam ten sweterek, super składowy sweterek od Gerard Darrell. Mam nadzieję, że tak to się czyta, jeśli nie, to mnie poprawcie. Tu jest napisany jeden, ale on jest spokojnie M-ką, ten sweterek, bo ja mam wrażenie, że na mnie jest luźny. I jest to 30% wełny, 30% moheru, 40% poliamidu. 60% wełna z moherem stanowią, więc naprawdę fajny i jest bardzo miły w dotyku. W ogóle nie jest taki, aż taki drapiący jak moher, mimo że jest to wełna z moherem. Może właśnie dlatego, że tam część jest sztuczna i to włókno nie jest takie ostre, ale naprawdę piękny kolor to ma. Pięknie wyglądałoby też do na przykład jasnych jeansów, albo do takiego różowawego beżu, do spodni takich beżowych. Byłoby super, super połączenie, do borda też. Słuchajcie, jeśli macie coś bordowego, mam taką spódnicę w rozmiarze L, vintage, ze skóry takiej bordowej w sklepie. Może pokażę Wam na live, bo teraz niedługo będzie już live, zapowiem go. To zobaczycie, jak to fajnie może wyglądać właśnie to do bordowej stylizacji, do jakiejś rzeczy z teraz modnym bordo. I właśnie to jest przykład swetra, który może fajnie przełamać bordo. Dla osób, którym jest niedobrze, które się boją, że bordo ich postarzy, tu jest u góry róż, czyli ładnie coś rozświetlającego cerę, coś, co jest takie łagodne i przechodzi to w takie lekkie bordo na dole i tutaj do tego możemy właśnie fajnie ograć sobie modny teraz kolor bordowy. Także polecam bardzo. Super sweterek. Myślę, że na rozmiar M najlepszy. Pokażę Wam teraz bardzo fajną narzutkę, którą chyba sobie zostawię, bo bardzo mi się spodobał kolor. Jest to 38, więc teoretycznie mogłaby być to M-ka, ale na mnie jest ok. Topshop, wiskoza. Piękny krój ma. Ma takie fajne drapowania, ma taki rękaw 3/4 bufiaty. Wiecie co, często jest tak, ja noszę bardzo dużo sukienek, i czasem sukienki właśnie są z jakimiś bufkami, z rękawem szerszym, z jakimś takim poszerzanym rękawkiem i nie ma wtedy za bardzo czego włożyć na wierzch. Jak potrzebujemy coś na noc, na wieczór, żeby nie było nam zimno, no to właśnie fajne rzeczy są takie, które mają taki trochę szerszy rękaw, a nie taki wąski, kiszkowy, no bo wtedy łatwo można do takich tego typu sukienek sobie to dobrać i na przykład ja Wam to mierzę do mojej takiej jedwabnej sukienki od Molly. Idealny kolor. Idealny po prostu kolor i dlatego stwierdziłam, że sobie to zostawiam, to się zapina tylko na haftkę, ale ma piękny kolor, taka malina lekko ze śmietaną, śliczny, bardzo mi się podoba. Kochani, teraz Wam pokażę coś naprawdę superowego, też z wiskozy głównie, 38, może być 36, 38, bardzo, bardzo fajna wiskozowa narzutka. Taka nowoczesna. Zobaczcie, jak fajnie to jest zrobione. Jak to jest nowocześnie, superowo uszyte. Właśnie zaskoczyło mnie to, że jest niezły skład w tym. Nie jest to 100%, ale 98% wiskozy z elastanem jedynie. Więc w ogóle super. Prawie 100% wiskoza. To jest taki gruby materiał, taka żorżeta gruba w pięknym odcieniu beżu. Patrzcie, jaki to ma. Tutaj trochę nie oddaje, ale... O, teraz taki różowawy, lekko właśnie beż. I to jest zapinane tak na boku. Bardzo ma ładne to wycięcie tutaj, bo to nie ma być taki kołnierzyk raczej. Tylko to jest takie, że ładny wykrój tutaj leży nam na ubraniu. No oczywiście Wam to mierzę i do jasnych spodni i... No zobaczycie, bo zrobiłam chyba dwie wersje stylówy właśnie z tą górą i bardzo mi się ona podoba. Rękawek jest taki krótki, ale to jest coś, co możemy nawet do długiego rękawa przymierzyć i będzie nam wystawać. Na przykład do tych spodni, które mam na sobie, o których Wam zaraz opowiem, które też są zresztą z takiej żorżety, tylko że wełnianej.
i kremowa bluzka pod spód i taki taka dwukolorowa stylowa też super będzie wyglądać. Także właśnie, te spodnie, które mam na sobie, są skandynawskiej marki, super fajnej firmy i mają idealny krój, bo są takie trochę szwedy, ale nie jakieś za szerokie szwedy, więc też nie bardzo poszerzają przy takiej sylwetce jak moja. Są to spodnie z wełny, na pewno nie ma składu na nich, ale ja wiem, że to jest ten sam rodzaj żorżety, co te spodnie różowe, te kuloty, które miałam wcześniej do tego cieniowanego swetra. Identyczny dotyk i wiem, że po prostu taki materiał to jest wełna. Tym bardziej, że ta firma jest naprawdę taka z takich lepszych, więc to jest na pewno wełniana żorżeta. I trochę są na mnie krótkie. Może jakby ktoś niższy był, to by miał to lepsze jeszcze. Ale do botków uważam, że może być taka długość, bo wydaje mi się, że albo właśnie do sandału, zupełnie, że odkryte stopy, albo do botków, które wchodzą pod spód i przedłużają nogę, bo jak będzie to odcięte i jakiś but czarny, to nie będzie to dobrze wyglądać. Po prostu będą te spodnie robiły wrażenie krótkich i skracają nogi wtedy. No ja sobie tutaj je zmierzyłam właśnie w kilku wersjach. Raz do bluzki takiej kremowej z pięknymi rękawami, takiej z jedwabiem. Następnie właśnie do tego typu swetrów. To są takie swetry, które kiedyś ze współpracy dostałam z firmą jedną, które są ze 100% merino. Piękne, nowoczesne sweterki. No i też tworzy to z tymi spodniami super taką elegancką, ale też niewymuszoną stylizację. Wystarczy do tego wziąć fajną torebkę. Ja tam chyba pokazuję Wam właśnie z torebką tą, co była w ostatnim holu. Taka, nawet przedostatnim chyba. Taka torebeczka, bagieteczka ze skóry. Zresztą nawiasem mówiąc nadal dostępna. No i uważam, że fajnie to wygląda. Tak właśnie nowocześnie, można do tego jakąś jeszcze kurteczkę czarną, skórzaną albo elegancki kaszmirowy płaszcz i w ogóle jest top notch, jak się to mówi po angielsku. Tymczasem, no właśnie, do tych spodni mierzyłam tam różne rzeczy. Pokażę Wam teraz piękny sweter, który jest na mnie za duży, bo to jest co najmniej L-ka. I to jest marka Pure. Zobaczcie. Pure, czyli czysty. Czysty skład prawdopodobnie. 14, powinna to być LK, XL. Oczywiście, że jest to 100% wełna. I to jest na pewno wełna merino, bo to jest tak mięciusieńkie. W idealnym stanie szary kardiganik, taki typowy do ciała, z guziczkami z szarej masy perłowej, więc w ogóle no przepiękna, mega stylowa rzecz. Patrzcie, jakie ładne te guziczki są. Super stan, słuchajcie, tu się, no tutaj nie ma absolutnie żadnej wady. Jest ideał ten sweter, po prostu jest ideał. Klasyczny kardigan będzie wyglądać pięknie do takiej stylówki total look, czyli w jednym kolorze, do szarości. A mógłby być też spokojnie też do czarnego, do czerwieni, pięknie ten kolor wygląda. W ogóle szary kolor jest bardzo uniwersalny. No i jest to rzecz super, super droga, jak chodzi o sklepy, jak chcecie nową kupić. Kolejny sweter też mam ze 100% wełny merino. To jest taki unisex, ale on jest w bardzo teraz modnym stylu, z tym kołnierzem właśnie takim typu polo. Country Collection, jakiś angielski prawdopodobnie sweter. Jest to rozmiar M i rzeczywiście jest to rozmiar M. Polecam na M-kę zdecydowanie. Extra fine merino wool. Ekstra delikatna wełna merino. I tu jest numer, jak widać. Sweter jest oczywiście w stanie idealnym, zresztą myślę, że to widać. Piękna wełna, piękny kolor błękitny i też Wam tu oczywiście przymierzę w dwóch wariantach ten sweterek. Właściwie do wszystkiego. I faktycznie bym go polecała na M-kę, chyba na L-kę zmierzę go, to Wam tam napiszę na ekranie. Wydaje mi się, że bardziej jest to M-ka. No i naprawdę piękny. Do jeansów byłby perfekcyjny po prostu, do niebieskich, do granatowych jeansów. Świetny sweter. Nówka, słuchajcie. Nówka merino. Naprawdę jest to festiwal swetrów super jakościowych, także lecimy dalej. Teraz będzie sweter vintage od Country Casuals w rozmiarze large, czyli dużym.
Tu jest napisane, on jest bez zapięcia, więc też ma dużą tolerancję. Piękna kolorystyka, to jest taka beżowa pistacja ten kolor. I on ma, zobaczcie, tu jest wyszywany koralami szklanymi, a tu ma takie rąby w pastelach. Różowy, kremowy i żółty. Jest naprawdę zjawiskowy ten sweter. Rzeczywiście to jest bardziej L-ka. Jak ktoś lubi bardzo duże swetry, to może być też M-ka, ale bardziej chyba bym to polecała na L-kę. Chociaż na przykład ja to włożyłam i jest też ok, jak najbardziej. Nie mam nic, zupełnie nic do tego. Ale no i to jest typowy sweter, który bym nosiła do jasnych rzeczy, do pasteli właśnie. Na przykład do kremowych, beżowych spodni, do jakichś różów, na przykład z różową bluzką pod koszulką. Coś superowego do zarzucenia na wierzch stylizacji. Na przykład sukienka w kolorze kremowym i na to ten sweter. Spodnie kremowe z bluzką, taki jednolity strój i na to taki sweter, który ma i trochę ozdób i bardzo piękne kolory. Także naprawdę się mega udał ten haul. Przyznajcie, że naprawdę same super rzeczy. Tutaj mam bluzkę z Zary, z wiskozy, która mi się bardzo spodobała, jak chodzi o kolor. Jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa kolorystycznie. Pokażę Wam tutaj. Jest taka marszczona u góry, jakby z taką stójką. Ma piękną kolorystykę. Ostatnio te kolory mi się podobają. Rudy i właśnie takie znowu kwiaty jakby jesienne, fioletowe. Też jest to super połączenie, na przykład tutaj tak jak ja to mierzę do skórzanej spódnicy w kolorze takim właśnie takiego ciepłego brązu karmelowego, rajstopy, kozaczki brązowe albo kowbojki na przykład. No i taka bluzka pięknie się tutaj stylizuje do tego. No i pokażę Wam teraz od razu do tej bluzki. I ta bluzka jest tak około M-ka raczej. Na mnie jest troszkę za duża. Może nawet być na L-kę, wydaje mi się, bo wtedy ona będzie się może lepiej tutaj w szyi układała, bo na mnie jest bardzo dużo luzu w szyi w tej bluzce. Natomiast to jest coś pięknego, co widzieliście przelotnie już w poprzednim filmiku. Przepiękna rzecz. To jest taka pelerynka, kamizelko pelerynka, nie wiem jak to w sumie nazwać do końca. I ona jest z wełny, na pewno, chociaż w niej nie ma żadnej metki, ale to jakby, pokażę Wam tu z bliska, to może sami to zobaczycie, że na pewno to jest wełna. Po tym oprzyciu to nawet widać. Ma tak piękny zestaw tych kolorów, tego właśnie takiego rudego pomarańczu z tą śliwką. To jest typowo takie jesienne i to tak apetycznie, ładnie wygląda ze sobą. Na przykład właśnie tak jak w tej bluzce, do tej bluzki przymierzone do tego całego stroju. Pasowałoby super też do tej torebki kopertowej, ale też wyglądałoby rewelacyjnie do takiej sukienki, jak ostatnio w holu miałam i pokazuję Wam właśnie jeszcze tą stylizację z tą sukienką rudą, śliską taką, która kontrastuje z fakturą tej pelerynki pięknej. Mega to wygląda według mnie, przesuper. I do tego pas, do tego właśnie jakaś skórzana torba, czy kowbojki, czy jakieś kozaczki, czy jakieś botki jesienne, takie w odcieniu brązu i... No i mamy już jesieniarę. Taka właśnie to jest taka jesienna pogoda, jesienne liście. Przepiękny zestaw kolorów, no sami popatrzcie, no przepiękny. I to jest naprawdę bardzo przyjemne. Tutaj są takie guziczki, przez które nam się tutaj nie otwiera, czyli to jest takie coś w rodzaju takiego poncza, narzutki, można to czy na sweter, czy na golf, czy nawet na kurtkę na wierzch jeszcze, albo na taki jakiś krótki płaszczyk, żeby jeszcze docieplić i dodać takiej przytulności. Wow, bardzo mi się to podoba. Jestem bardzo ciekawa też Waszych opinii, jak się Wam ta rzecz podoba, bo mnie zachwyciła już ostatnim razem, dlatego tak szybko chciałam sterówki z tym zrobić, bo mi się tak podobało to. Mam teraz sukienkę też bardzo fajną, z wiskozy, marka Pieces. Jest to rozmiar S, słuchajcie, ale spokojnie będzie też na M-kę, bo ona nie jest z obcisłych, tylko z takich zupełnie luźnych sukienek. Ona jest z tyłu z zamkiem. Nie ma wcięcia w talii, ale ja sobie włożyłam do niej brązowy pasek i właśnie takie wysokie brązowe kozaki, żeby to już była taka typowo jesienna stylizacja, bo to przywodzi trochę jesień na myśl. I kolor, taki trochę brąz w odcieniu kaki lekko. I te piękne, takie ziołowe wzory. Tu jest stójeczka, rękaw długi i tutaj ma takie ukośne cięcie. Mam nadzieję, że to będzie widać. Ale będzie na pewno to widać w stylówce, więc może to być też zupełnie luźna sukienka,
bez pasa noszona, też będzie super wyglądać. Super, świetna taka długość midi pod kolano. Właśnie idealna rzecz do kozaków moim zdaniem. I do, no, do wszystkiego w zasadzie. Ja tutaj Wam to mierzę samo. Może być to do super kurtki, do płaszcza, do trencza. Pokazuję Wam tutaj też do takiego swetra, który jest kolejną rzeczą. I tutaj mamy, słuchajcie, British Designed South Coast. Rozmiar 38 to jest, tutaj jest napisane 10, czyli raczej 38. Bardzo fajna rzecz i wiecie co, to jest taka, moim zdaniem taka marka Fat Face. Wydaje mi się, że to jest właśnie taka około M-ka. 60% wełna, 5% kaszmir, czyli tutaj już mamy, słuchajcie, 70% razem wełna z kaszmirem. Nylon jest dodatkiem. Piękny kolor takiego kremowego, szarego. Tak, ja bym to tak określiła. Taki szarawy krem albo odwrotnie, z melanżem. I to jest właśnie znowu taki sweter narzutka. Na wierzch, na bluzkę, na podkoszulek, na topik w jesieni, do spodni, do wszystkiego. To też do sukienki, do spódnicy, nawet do krótkiej sukienki. Więc ja właśnie mierzę to do tej jednej sukienki, żeby Wam pokazać potencjał. Jak najbardziej do spodni rurek by super było, bo jest długie. Na przykład koszula albo bluzka i spodnie takie wąskie i do tego na wierzch taki kardiganik. Naprawdę jest też jak nowy, więc naprawdę jestem zdziwiona, że tyle rzeczy udało się kupić takich nowych. Super stany. I tutaj mamy sweterek. To jest taki, nie tyle sweterek, to takie bolerko, ale naprawdę superowe, słuchajcie. W rozmiarze LXL. Piękny jest ten kolor. Jejku, jak on mi się podoba. I znowu to jest takie bolerko, co ma trochę szerszy rękawek, więc właśnie można do sukienki, ale też do jeansów i bluzki, jak najbardziej. 95% rayon, czyli wiskoza, 5% elastanu. Super rzecz. Bardzo superowa. Taka cieńsza właśnie, jak już się nie da nosić krótkiego rękawka całkiem samego. Ale no patrzcie na ten kolor. Jest boski. Na mnie jest to za duże, zdecydowanie. To widać, że jest za duże, bo to jest rodzaj takiej narzutki, która powinna raczej tak tutaj u góry bardziej dolegać. Mimo trochę szerszych rękawków. Jak nowe to jest, więc też się bardzo cieszę z tej rzeczy. Słuchajcie, ostatnia dzisiaj rzecz, no nie wierzę, naprawdę ostatnia rzecz. To jest też cudo i to bardzo markowe. Słuchajcie, Mark Kane, czyli w ogóle projektancka rzecz. Super składem. Jest to taki sweter płaszcz. W świetnym stylu i naprawdę to jest jak nóweczka. No popatrzcie sobie zresztą sami na jakość i na stan tego materiału, tej dzianiny. Tutaj macie markę, Mark Kane. Ma kieszenie, ma duże guziki, jest super, ma bardzo ciekawy rękaw też, taki z takimi bufeczkami na dole. Już Wam powiem skład. Jest to tak, 27% virgin wool, wełna dziewicza, 21% alpaka, 17% mohair, 35% nylonu i polimitu, czyli jest 30% dodatek włókien sztucznych, mimo że to jest projektant, mógłby zrobić już ze 100% wełny, no ale nie będziemy oceniać. W każdym razie 70% samych super jakościowych i pięknych, że tak powiem, włókien naturalnych. I dodatkowo mamy, no i to jest takie coś, co właśnie może służyć nam za płaszcz, bo to jest naprawdę grube. Ale naprawdę bardzo miłe też w dotyku, super miłe w dotyku. Mięciusieńkie, bardzo ciepłe, bardzo takie przytulne. No i to jest, wydaje mi się, że też trochę większy rozmiar, bo ja cały czas mam poczucie, że to jest za duże na mnie. Size 4, czyli to będzie raczej właśnie taka, słuchajcie, taka L-ka według mnie. No na mnie na pewno to jest za duże. Zakładam, że od M-ki wzwyż to będzie. Bo to jest coś też takiego, że tutaj na dole nie powinno być to takie, może być zupełnie luźne, ale może być też takie właśnie dopasowane w pasie i trochę takie sukienkowe w kroju, jak płaszczyk. No piękna rzecz. No i słuchajcie, to by było na tyle, jak chodzi o zakupy. Także możecie pisać do mnie na maila. Zazwyczaj z tego typu zakupów bardzo szybko się to rozchodzi, więc piszcie jak najszybciej. I
No i właśnie, i trzeba sobie rezerwować rzeczy. Kochani, a teraz pokażę Wam rzecz i opowiem Wam o rozdaniu. I możecie już pod tym filmem pisać a propos rozdania. Myślę, że mam dla Was ciekawe rozdanie. Jak wiecie, Wiktor jest teraz jednym z liderów zespołu Wonky One. I w związku z tym mam dla Was rozdanie. Jest to worek lniany, taki plecaczek lniany, zademonstruję. Naturalny, oczywiście z lnu 100%. Taki worek na zakupy, prosty. I z logiem Wonky One, który wykonałam samodzielnie. Jest to zrobiona taka odbitka specjalną farbą, jest to się nie zmywa, można to prać normalnie. Jest to uprasowane, bo tak się te farby traktuje. I słuchajcie, tutaj na tym woreczku, na tej torbie podpisał się cały zespół Wonky One. Jeżeli ktoś jest fanem albo lubi ten zespół, to macie tutaj osobisty podpis każdej osoby i też jest to zrobione takim pisakiem, który nadaje się do tkanin, więc bezpiecznie. Jest to wszystko odręcznie podpisane. Jeżeli ktoś by chciał ode mnie tą rzecz otrzymać, to może pisać pod tym filmem. A co trzeba zrobić? Słuchajcie, trzeba zasubskrybować kanał Wonky One. Pod nową piosenką, która nazywa się Ona Sama, należy napisać pozytywny komentarz i polubić filmik oczywiście. No i wśród osób, które tu mi napiszą, że wzięły udział w tym rozdaniu, biorą udział, rozlosuję, czyli po prostu no, drogą eliminacji karteczek wyciągnę osobę, która otrzyma to coś, otrzyma ten przedmiot przeze mnie wykonany i podpisany przez zespół. No i później oczywiście będziemy sprawdzać, czy osoba wylosowana faktycznie zasubskrybowała kanał i tak dalej. Napisała komentarz. No więc zapraszam Was serdecznie. Myślę, że warto. Kochani, i pozdrawiam teraz już wszystkich. Miłego popołudnia Wam życzę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Zapraszam Was teraz już w tym tygodniu na live z wyprzedażą. Oczywiście będzie to wyprzedaż rzeczy takich jesienno-zimowych, może jeszcze jakichś tam drobnych rzeczy z lata. Zapraszam serdecznie, będą bardzo dobre ceny. Może nie aż tak jak na tej wyprzedaży zamykającej sklep, ale naprawdę bardzo dobre, ponad połowę lub ponad połowę tańsze niż takie rzeczy z nowych holi. Także widzimy się na live, będę zapowiadać oczywiście. Cześć kochani. Pozdrawiam.